Witam serdecznie, ja jestem Kapelusznik, a oto omówienie rozdziału. Zatem zapraszam. Historyjka okładkowa stoi w miejscu i panowie dalej się kłócą. Ewidentnie coś pomiędzy członkami MAC w przeszłości musiało się wydarzyć. Co ciekawe, Caesar też ma obrażenia na ciele, więc Jarji posiada zbrojenie. Dobra, a właściwy rozdział zaczynamy od tego, że CP0 zbliżyło się do wyspy. Nasi wiedzą, że posiadają oni Serafina Kumy i generalnie w skrócie CP0 dostają komunikat, że nie są mile widziani na wyspie i zostały wysłane na nich morskie potwory. Kaku mówi, że to nie jest ciepłe przywitanie oraz używa pretekstu, że chcieliby odpocząć na wyspie, ale dostają odmowę z komunikatem, że niedaleko jest baza G14. Lucci przejmuje rozmowę i pyta o zaginione oddziały rządowe, które zaginęły płynąc tutaj w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Narzeka, że żaden statek nie wrócił z wyprawy. Lilith się wkurza na Lucciego, że ten sugeruje zatopienie tych statków przez Vegapunka. No i CP0 decyduje się opuścić swój statek przy pomocy zdolności Serafina Kumy. Oficjalnie mamy potwierdzenie, że Vegapunk potrafi kopiować moce wszystkich owoców, gdyż w jednym z poprzednich rozdziałów Serafin Jimbe użył mocy seniora Pinka. Przeskakujemy na chwilę do Revo i Kuma używa swojej umiejętności, żeby odlecieć. Pytanie brzmi, gdzie? Moim zdaniem właśnie na wyspę Egghead, bo po co inaczej by Oda pokazywał nagle jego wątek? Akcja skacze do Luffy'ego. Gumiak jest zaskoczony tym, że doktor chce opuścić swoje laboratorium. Vegapunk odpowiada, iż chciałby realizować nowe pomysły, ale jego czas, pieniądze oraz zasoby są tutaj ograniczone. A on chciałby zmienić świat swoją nauką i stworzyć miejsce, gdzie darmowa energia jest dostępna dla wszystkich. Luffy nie do końca rozumie intencje doktora, lecz Jimbe rozwija wątek, mówiąc, że kraje często ze sobą walczą o dostęp do energii, surowców itd. I Vegapunk przyznaje mu rację, dopowiadając, iż gdyby wszyscy mieli dostęp do energii, to nie byłoby wojen. Warto zadać sobie tutaj pytanie, czy serio wojny by się skończyły, ale mniejsza. Luffy dodaje, że to wszystko go w sumie nie obchodzi, aczkolwiek jeśli doktor chce sprawić, by ludzie byli szczęśliwi, to spoko. Nie jest on bohaterem, ale to rozumie. Jednakże nadal nie wie czemu Vegapunk chce opuścić wyspę. Naukowiec odpowiada, że kontynuując badania nad energią, doprowadziły go one do badań nad starożytną energią, która zasilała wielkiego robota. Badając to, dowiedział się zbyt wiele o zakazanej wiedzy i mówiąc dalej, rozwodzi się o swoim drogim przyjacielu, który wpadł w kłopoty i umarł. A on w wielkim skrócie wie za dużo i rząd chce go wymazać niczym O'Hare. No i wszyscy panowie słyszą wybuch, Vegapunk się domyśla, że to pewnie CP0, a Gumiak jest zdziwiony, ponieważ nigdy nie słyszał o tej organizacji. Jimbe mu wszystko tłumaczy, że oni stoją ponad pozostałymi jednostkami rządu. Widzimy wjazd na pełnej CP0 z Serafinem. Kaku jest zajarany futurystycznością wyspy. Lokalni mieszkańcy zastanawiają się, czemu oni są ubrani na biało, a nie na czarno. Myślą również, jak ominęli morskie bestie i domyślają się, że to intruzi. No i wszystkie Vegapunki przekazują informacje między sobą o tym, że CP0 wylądowało na wyspie, Sanji instynktownie broni Robin, morskie bestie zjadły statek rządowy, ale z mocą Serafina Kumy agenci uciekli stamtąd. Jeden z klonów mówi, że CP0 jest mocno zaangażowane, skoro poświęcili swój statek. Shaka zaleca ewakuację mieszkańców wyspy oraz wydaje rozkaz przygotowania Serafinów do walki z Sentomaru na czele.
oryginalny Vegapunk kontynuuje, że od razu może się z nimi zabrać, nie będzie się długo pakował. Jinbe odpowiada, iż to nie jest wycieczka i zniknięcie naukowca może wywołać spore zamieszanie. Luffy'emu jednak podoba się głowa Vegapunka i dlatego godzi się na jego prośbę. Doktor chce, by przynieśli oni Bonnie do laboratorium ponad chmurami i znika przy użyciu technologii. Co ciekawe, Luffy już mu nadał pseudonim. Widocznie się polubili. W każdym bądź razie CP0 walczy z lokalnymi wynalazkami, Kaku potwierdza, że istnieją Space Monstery, a mamy już potwory morza. Kolejne odniesienie do kosmosu. Kaku próbuje zaatakować smoka, ale okazuje się on hologramem. Spotkało go to samo, co wcześniej Luffy'ego. Stussy mówi o tym po fakcie, pada uwaga w jej stronę, że mogła powiedzieć o tym wcześniej. Kaku próbuje iść ponad chmury, lecz Stussy tłumaczy Luciemu, by nie przekraczał tych dwóch linii, gdyż po ich przekroczeniu zostaje się postrzelonym laserem, niczym Kaku, i ponownie nie powiedziała o tym wcześniej. Taki lekki gag. Wbija Atlas i Lucci zdejmuje ją na hita swoim najsilniejszym atakiem. Ewakuacja wyspy trwa, gołębiarz jest zdziwiony tym, że Atlas jeszcze oddycha i rozdział kończy się jego spotkaniem z Luffym. Bardzo prosty rozdział, wszystkiego po trochu, takie 6 na 10 i kolejny chapter zapowiada się dosyć ekscytująco. W dzisiejszych przemyśleniach zaczynamy od Serafinów. Otóż potwierdzone zostało, że każdy serafin ma swoją nazwę pochodzącą od zwierzęcia. I co bardzo ciekawe, każdy serafin bez względu na nazwę zwierzęcia ma w nazwie S na początku. Nie wiem, co to może oznaczać, możecie pisać swoje propozycje w komentarzach. Drugim tematem będzie rozłam w rządzie. Otóż agenci rządu już się nie lubią z organizacją SWORD. Teraz wychodzi na to, że oddział naukowy też jest ich wrogiem. Fujitora z Zakainu mają inne poglądy na świat. Wszystko wręcz wskazuje na to, że dochodzi powoli do rozłamu nie tyle co w samej marynarce, ale w ogólnych strukturach rządu. Możliwym jest, że potajemnie Kuzan tworzy swoją frakcję, żeby później w czasie, jak Akainu potknie się o swoje nogi, wejść osobiście cały na biało i zająć jego miejsce jako admirał floty. Generalnie scenariuszy jest tutaj mnóstwo. Trzecim tematem będą słowa Vegapunka. Otóż doktor powiedział, że nieskończony dostęp do energii, surowców itp. skończy wojny między państwami. Czy aby na pewno? Walka o zasoby to tylko jeden z wielu czynników wojen. Są też wojny popychane ideologią, nacjonalizmem, osobistymi chęciami oraz ambicjami rządzących itd. Generalnie dostęp do nieskończonej ilości zasobów, czy tam energii, z pewnością by ograniczył ilość konfliktów na świecie, ale czy położyłby ich ostateczny koniec, śmiem wątpić. Czwartym tematem będzie Skynet. Moim zdaniem świat One Piece'a to odwrócone uniwersum Terminatora. Za bardzo wszystko się układa w całość. Sam One Piece to może być perpetuum mobile, czyli nieskończona energia, czy tam inna zimna fuzja, która zasilała starożytne królestwo. Z czasem wszystko poszło w kierunku Skynetu, gdzie technologia się zbuntowała. I dlatego pozostałe kraje zawiązały sojusz i postanowiły zniszczyć starożytny kraj oraz zakazać badań nad nim, bojąc się ponownie skutków zbyt zaawansowanej techniki. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie wszystko brzmi logicznie i układa się w całość. I to by było chyba na tyle. Ja bym Kapelusznik, piszcie swoje opinie w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.